Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 15. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Zaś po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I co tam, Krzycho, od czego zaczniemy? Może standardowo, zawsze jak jest nowy Humble Bundle z komiksami, to mówimy Wam o tym Humble Bundle. Bo jakimś sposobem każde kolejne jest bardzo fajne. Dokładnie. Ale tym razem to już przesadzili, moim zdaniem. No nie jest to niestety Valiant, na którego bardzo czekałem, ale o tym porozmawiamy troszeczkę później. Natomiast jest to wydawnictwo Dark Horse, które z okazji 30-lecia swojego istnienia Dokładnie. Wypuściło naprawdę potężny Humble Bundle. I no, co tym razem nawet nie będziemy się zastanawiać, czy warto, bo po prostu warto, ja już nawet skorzystałem. No za $15 jeszcze nie jest ogłoszona jakby ta druga transza, która dochodzi zawsze po tygodniu. Mamy na razie jedną transzę, a tych komiksów już jest multum. Mamy Omnibus Ghosta razem z Hellboyem, parę tomów zbiera. Zbir zawsze spokojny, jakbyście mieli $15 za zbiera zapłacić, to i tak warto. X jest. Tak, ja właśnie skorzystałem, wziąłem sobie przede wszystkim trzy omnibusy, właśnie Ghosta, X-a i Dark Horse Super Heroes. I to są trzy omnibusy, każdy ma po około 400 stron. Zapłaciłem za to tak naprawdę 15 zł, więc to jest naprawdę wow. Tam jest dużo fajnych pozycji w tych większych progach, w tych wyższych progach. Jest naprawdę dużo komiksów, które no może nie są znane, ale są, nie, wiadomo, są dobre. Nie jest to też szczytowe komiksy Dark Horse'a, nie? To nie dostajemy jakoś Usagiego Yojimbo, nie? Hellboya i tak dalej, ale są to cały czas komiksy, z którymi warto się zapoznać, zwłaszcza za tą cenę, więc jak macie $15, które możecie wydać na komiksy, to śmiało kupujcie tego Humble Bundle. No ja tak po cichu liczę, że w tej drugiej transzy się znajdzie może coś takiego mniej znanego, ale bardzo... Omnibusy Maski. To ja byłbym bardzo zadowolony. Tak, właśnie chciałem powiedzieć coś, żeby było coś z Maski, trochę więcej tych klasycznych... Albo Grendela mogliby Grendel, dać, Alieny, Predatory, bo z Alienów, Predatorów są tam, widziałem tylko te takie nowsze Ten rzeczy. Ten nowszy Predator jest, nie? Ale właśnie te starsze rzeczy, też legendarny Labirynt chociażby, który był też wydany w Polsce. Bardzo dużo fajnych pozycji mogłoby tam jeszcze się znaleźć. Co tam będzie, zobaczymy, tak? Ale już w środę albo we wtorek jest druga transza i no macie jeszcze tydzień ponad, żeby kupić. Tak, ale już w chwili obecnej. No warto, warto. Bardzo warto. Natomiast jeśli chodzi o Dark Horse, zostajemy w klimatach. Mike Mignola no nie wytrzymał długo i już spękał. Już mamy zapowiedź nowej powieści graficznej z Hellboyem, która będzie się nazywała Into the Silent Sea. Idzie się zaraz po wydanej również w Polsce zbiorze Hellboy Wyspa. Tak, i tutaj mamy scenariusz Mike'a Mignoli i wspomagać go będzie Gary Gianni, który także będzie rysownikiem. Kolorystą oczywiście Dave Stewart. I tutaj... Ja i Dave Stewart już się napracowaliśmy razem, więcej nic razem nie stworzymy. Oczywiście. Dave, mam zajebisty pomysł. O! Dobra, to robimy. Dokładnie tak. Fabuła zapowiada się ciekawie. Hellboy po wydarzeniach ze wspomnianej wyspy trafia na statek, na którym straszy, tak? I pomimo już tych problemów jeszcze dojdą kolejne, ponieważ wraz z kapitanem i załogą będą próbowali pokonać tajemniczą morskie stworzenie. Tylko że on zostaje kapitanem tego statku, nie? Aha. Hellboy. Faktycznie. Przepraszam, nie doczytałem. Więc tym bardziej kapitan Hellboy może będzie miał taką czapkę śmieszną. O, to by było naprawdę fajne. No myślę, że taka rzecz się... Znaczy no tak czy siak, Hellboy nas w sumie przyzwyczaił do tego, że on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jasne, że są lepsze historie i gorsze historie w trakcie Hellboya, ale cały czas jest to co najmniej dobre. Tak, i tutaj data konkretna nie padła, ale przyszły rok. Czekamy. To chyba od razu, tak, to będzie od razu powieść graficzna, czyli to nie będzie wydane w zeszytach, tak jak na przykład Hellboy in Hell. Mhm. Po cichu liczę, że od razu forma powieści graficznej sprawi, że co 20 stron komiksu nie będą jakieś durnowate cliffhangery. To by było naprawdę spoko. No ale zobaczymy w przyszłym roku. Czekamy i tak. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego komiksu na łamach naszego podcastu. Myślę, że o Hellboyu w ogóle powinniśmy trochę więcej kiedyś powiedzieć. Bardzo dobry pomysł.
Natomiast nie wrócimy już więcej do pewnego komiksu, który właśnie został anulowany i ubolewamy nad tym. Mianowicie chodzi o Prez. To... Ja się staram nie przeklinać, będę się tego bardzo trzymał, ale jest mi trudno teraz, ponieważ bardzo liczyłem na to, że Prez, które mi się bardzo podobało, o czym wspominaliśmy w odcinku chyba o DC Nation, nie? Albo Vertigo? Nie, bo to było DC. Nie. W którymś z poprzednich odcinków wspominaliśmy o Prez i Andrzejowi się podobało, mi również. Miało to być najpierw 12-częściowa maxi-seria, później to rozbito na dwie miniserie po 6 numerów. Po czym skasowano drugą część. Ale w zamian, w cudzysłowie, czytelnicy dostaną 12-stronicowy epilog, który w sumie, no, kogo to i teraz w dupę chcę wsadzić 12-stronicowy. Miałeś nie przeklinać. To nie są jeszcze przekleństwa. Dobrze. Mam nadzieję, że IDW to też kupi, tak jak Saucer Country kupiło. Myślę, że z tym akurat mogą mieć nieco większy problem. Że tak, bo to DC, a nie Vertigo. Tak, ale w każdym razie no ubolewamy. Szkoda, bo to był naprawdę fajny komiks i pomimo tego, że historia jest jednak niedokończona, warto po to sięgnąć. Tutaj ty się może wypowiesz, bo ja tak prawdę mówiąc nie pamiętam do końca, czy po tych 6 numerach można powiedzieć, że kontynuacja nie jest jakaś... Jest konieczna. Jest tak, że tam... Kończy się jakimś cliffhangerem. Mogłoby się tak skończyć, tylko że to jest tak, jakby ci się skończyła pierwsza książka i po prostu chcesz wiedzieć, co jest dalej. To jest na tej zasadzie, że tak naprawdę zaczęła się dopiero rozwijać kampania prezydencka i Tina przechodziła na stronę Prez. Kojarzysz Tina? Ten wielki robot, który postanowiła być kobietą. Więc się tak naprawdę rozkręcało i było, wiesz, dobre zaczęcie, ten moment środkowy właśnie, jakby wiesz, jakby się kończyło w połowie historii. Nie, że cliffhangerem, tylko tu już się idealnie rozwinęło i powinno zmierzać do zakończenia, które anulowali. No więc był niestety DC tym razem zawaliło. No ale, znowu. Ale można powiedzieć, że z drugiej strony to nie jest jednak dla mnie niespodzianka, bo sam fakt, że skrócili to, znaczy rozbili to na te dwie miniserie, to już był dla mnie taki sygnał, że z tą drugą może być już kiepsko. Coś kombinowali, ale pewnie jak zawsze kierowali się wynikami sprzedaży, nie? Które były fatalne. A to nie był Omega Man, że ludzie w internecie zrobili raban. Zrobili raban i DC musiało przywrócić serię, żeby nie zostać na taczki, pochodnie, widły i tak dalej. No wiesz, nie zrobili, bo też DC cały czas się zarzekało, że kontynuacja będzie. Tak, słyszałeś, że podobno Wildstorm ma wrócić? No. Słyszałem, że Jim Lee zapowie. Zapowiedź. No tylko, że takie zapowiedzi słyszymy od bardzo dawna w takich superbohaterskich wydawnictwach. Dlatego w przypadku Wildstormu na nic się nie nastawiam, a na Prez się nastawiałem. I niestety... No i miałeś chamie złoty róg. Dokładnie. Kolejny tytuł, który lubię i który anulowano. Dobra, to ja już może lepiej nic nie będę lubił. Tak, i przestań czytać Valianta, bo mi się spodoba. Dobrze. Przejdźmy na ryneczek polski. Ryneczek. Coraz większy ryneczek. Egmont już się rozkręca przed kolejnym międzynarodowym festiwalem komiksu i gier. Już zapowiada fajne rzeczy. I zapowiedział to, co nas chyba bardziej cieszy, restart Lucky Luke'a. Tak, ja z restartu Lucky Luke'a i to jeszcze w klasycznym formacie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Komiks jest super, więc też wiem, że będzie zadowolony mój znajomy, który ma syna, dla którego kupuje komiksy. Znaczy, to jest w ogóle genialna wymówka. Nie, to dla syna kupuję. Co ty mówisz, kobieto? Tak, ja tak samo mówię o moich loskach Lego. Tylko, że nie mam syna. I jeszcze. Znaczy nie musisz nigdy mieć, ale kupujesz je dla przyszłości. Oczywiście. Więc no, Lucky Luke mnie bardzo cieszy i cieszy też przywrócenie go od początku, bo z Tintinem były jakieś takie zawieruchy, że on był kontynuowany bardziej niż wydawany od początku. Starsze numery, tylko drugi obieg ciężko dostać. Tym bardziej się cieszę, że Lucky Luke od początku będzie trzaskany w klasycznym formacie. No bo te takie zbiorcze były malutkie, nie? Takie niesiutkie. I teraz tak przy okazji można by powiedzieć, że ta kolekcja komiksów Lucky Luke'a, która tam była zapowiadana, powiedzmy, no chyba w takim przypadku no nie wystartuje. Tak myślę, że Egmont się... To byłoby trochę bez sensu, ale kto wie. No kolekcja Torgala i tak wystartowała, chociaż też była bez sensu i jest bez sensu. I wiesz, jak kolekcja Torgala wyglądała?
Nie ma. Ale tam później nie było Torgala. No właśnie, że nadgonili wszystkie Torgale, a kolekcja leciała dalej, tylko zmieniła się na kolekcję komiksów Toma Rosińskiego. I najlepszy jest i kolejny dowód na to, że nie warto zbierać dla panoramy, ponieważ ta panorama wyglądała tak, że był najpierw napis Torgal, a przy tych kolejnych tomach to po prostu przedłużali to L na dole. I to wygląda przekomicznie. Przekomicznie. No, w każdym razie no, na pewno panoramy nie będzie na komiksach Lucky Luke'a od Egmontu, natomiast Egmont zapowiada więcej i teraz coś, co być może wam się bardziej spodoba niż ten Lucky Luke, czyli klasyka, tak zwana klasyka komiksów Marvela. Chociaż ja tutaj troszeczkę, no nie powiedziałbym, żeby to była aż taka klasyka, bo mamy tutaj dwa komiksy, które tak naprawdę mają ile? 10 lat mniej więcej. No, niby tak. No ale dobra, no doktor Strange Straczyńskiego, z czasów, gdy Straczyński jeszcze pisał fajne komiksy, na pewno ciekawa pozycja. Na pewno się sprzeda, wychodząc razem z filmem. Tak. I w żaden sposób nie jest to jakaś wbita do Egmontu. Logiczne posunięcie, no, jak najbardziej. Tak, no, Deadpoola... I fajnie, że wybrali dobry komiks do przedstawienia jakby postaci doktora Dziwago, a nie jakiś, wiesz, całkowicie z dupy wychodzący. Chociaż jak tak sobie przypomnę komiksy z doktorem Strange'em, które kojarzę, to naprawdę... Czyli dwa? Nie, no troszkę więcej, ale ciężko tam znaleźć coś takiego naprawdę potężnie słabego, więc z tej takiej klasyki doktora Strange'a no, nie ma złych komiksów. No, tak jak mówisz, posunięcie bardzo fajne, termin idealny, tak jak z Deadpoolem zrobili, no Deadpool to dokładnie. Po prostu tylko, jakaś... że komiks z Deadpoola mi się nie podobał, więc no. Tak, ale sprzedał się, no po prostu masakra była jakaś, ale mnie osobiście interesuje bardziej komiks, który Elektra? Się... Tak, zdecydowanie. Elektra Franka Millera. Z czasów, kiedy Frank Miller też potrafił pisać dokładnie komiksy, tak. Czyli stary komiks. I rysunki no, legendy, która w Polsce nie została nigdy solidnie doceniona, czyli Bill Sienkiewicz. I to jest po prostu... W Polsce może być tylko jeden Sienkiewicz. No tak, faktycznie. No, ja na tą Elektrę czekam bardzo. To jest komiks, który już znam i po prostu... No, no kupię go obowiązkowo, ile on by miał nie kosztować. Natomiast w grudniu pojawi się trzecie wydanie Civil War, Wojny Domowej, czyli komiksu, który pierwszy raz ukazał się na polskim rynku w 2013, drugi raz w 2015 i trzeci raz w 2016 się ukaże. Trzy razy, trzech różnych wydawców, trzy różne formy najprawdopodobniej. Widać, ciągle jest zapotrzebowanie, nie? Tak. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że na początku, gdy to ogłoszono, to stwierdziłem, no po co? Że to jest bez sensu. Dopiero potem się okazało, że faktycznie wydania Muchy chodzą właściwie już tylko w drugim obiegu. Ciężko to gdziekolwiek dostać. Wydanie Hachette to jest w ogóle niedostępne z tej wielkiej kolekcji. A wzrosła cena tego wydania Muchy? A nie, już opuścili nowe. Myślę, że już spadło. No tutaj też już o Civil War wspominałem swego czasu na łamach podcastu, że nie jestem szczególnym fanem tego komiksu, no ale widać, zapotrzebowanie jest, więc w grudniu będziecie mieli kolejną okazję. Wydaje mi się, chociaż zobaczymy, że to będzie wydanie bardzo podobne do wydania Muchy, ponieważ z tego, co pamiętam, chociaż mogę się mylić, ale chyba te nowe komiksy Marvela, znaczy nowe stare komiksy Marvela mają być w twardej oprawie, przypominać coś w stylu New 52 z DC od Egmontu. Cenowo w sumie nie wiem, chociaż są już częściowe zapowiedzi na październik, ale chyba jeszcze bez cen. Jeżeli są ceny, to dajcie znać, bo nie jestem pewien. No myślę, że w przyszłym roku na pewno będą kolejne tytuły. Mam nadzieję, że będą równie fajne jak te dwa pierwsze, bo no Civil War, tak jak już wspomniałem, trzeci raz na polskim rynku, no, dla mnie kompletnie niepotrzebnie, ale ja, jeżeli jesteście innego zdania, dajcie znać. Natomiast w przyszłym roku będzie jeszcze kolejny komiks, już nie od Egmontu, tym razem przenosimy się do Studia Lane, czyli Judge Dredd America. Komiks, o którym szczerze się przyznam, nie wiem nic. Czy ty coś wiesz, Andrzej? Nie czytałem Ameryki, tak naprawdę. I jedyne, co słyszałem, to, że jest mega klasyczny i wszyscy powinni go znać, więc jest tak klasyczny, że go nie znam. Ale też nie jestem znawcą przecież sędziego Dredda.
Więc tym bardziej mnie cieszy, że że Studio Lane zapowiedziało taki komiks z Dreadem, gdzie w recenzjach spotkałem się tylko i wyłącznie z superlatywami. Tak, ja natomiast jedyne co udało mi się dowiedzieć, ale to tak z kontekstu, oczywiście tutaj podziękowania dla Kuby Góreckiego z Pulp Warsą, specjalisty z tematu. Ten komiks ukazywał się w 2000 AD pod tytułem Ameryka. No. A Judge Dredd dodano przy wydaniu zbiorczym, żeby ludzie wiedzieli, co kupują. Żeby najprawdopodobniej podbić wyniki sprzedaży, więc skoro oryginalnie tytuł nie brzmiał Ameryka, to może to nie będzie komiks skupiający się tylko i wyłącznie na sędzim Dreddzie. Zobaczymy przyszły rok na pewno. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie jeden tom, czy jeden grubszy tom, czy dwa cieńsze. No, patrząc na dotychczasowe publikacje Studia Lane, raczej wydaje mi się, że będą dwa, ale decyzja jeszcze nie zapadła. No i od razu przy zapowiedzi studio powiedziało, że ten komiks nie będzie w wydaniach ongrysowych. Tutaj od razu właśnie znowu. Komplicie, tak? Tak, tutaj od razu też informacja od Kuby, mianowicie w wydaniach brytyjskich też nie był w komplicie, więc tutaj nie jest jakaś, nie jest to żadna zmiana względem oryginału. Więc no, po Mrocznej Sprawiedliwości czekam. Heavy Metal Dreada już nie mam okazji nigdzie dostać, więc się nie dowiem, czy to będzie trzeci najprawdopodobniej fajny komiks z sędzią Dreadem w Polsce w ostatnich latach, bo jeszcze były wcześniej jakieś tam tytuły. No ale tak, czekam jak najbardziej. Dokładnie. Myślę, że spokojnie mogę to wpisać na tą taką listę rzeczy, które kupię na pewno, choćby się paliło i waliło. No to Przejdźmy do kina. 9 dni temu obaj widzieliśmy Legion Samobójców. Tak. I no, ja jestem zdania, że dobrze jest oceniać film nieświeżo po wyjściu z kina. Zdecydowanie. Świeżo po wyjściu z kina uważałem, że Deadpool był fajny, a nie do końca teraz tak uważam. Dlatego plan był taki, że mieliśmy nagrać specjalny odcinek tylko o tym filmie, ale postanowiliśmy jednak tego nie robić, bo byśmy się tam pewnie, nie wiem, zachwycali, jaki film był super i w ogóle, a dziś byśmy tego żałowali. Znaczy, czy byśmy się zachwycali, pewnie bym w to trochę wątpił, natomiast bylibyśmy pewnie mniej krytyczni niż obecnie. Tak. Ale to, co się nie zmieniło jakby w moim podejściu do tego filmu, to, że uważam, że nie jest tak zły, jak twierdzi internet. No, to tutaj akurat się zgadzamy. Z tego, co ustaliliśmy przed nagraniem, to chyba wielu... Dalej nie jest dobry. Tak. W wielu rzeczach będziemy się zgadzać i właśnie podać kolejną taką rzecz. No, obaj uważamy, że film nie jest dobry, ale też, że nie jest jakiś tragicznie zły. Dokładnie tak. No, ja idąc na ten film troszeczkę się zawiodłem głównie z tego powodu, bo trailery były super. Gdy był trailer Batman v Superman, ten drugi, ten, który wywalił 90% filmów w 3 minuty, to do kina szedłem nie oczekując po prostu niczego. Na Legion szedłem z nadziejami, że to będzie naprawdę fajny film. W końcu. Tak, że w końcu będzie naprawdę fajny film. No i no, zawiodłem się troszkę. Ale dostaliśmy mniejszą kupę niż zwykle, ale niestety ciągle dostaliśmy kupę. Tak, to jest na pewno krok naprzód dla filmowego uniwersum DC. No super, jeszcze 20 lat. Dokładnie, tylko właśnie o to chodzi, że do poziomu, który wyznaczył Zimowy Żołnierz chociażby od Marvela, no to są lata świetlne tak naprawdę roboty, które no to nie jest 20 lat, tak jak powiedzieć, to naprawdę wystarczy jedna dobra decyzja osób siedzących na najwyższych stołkach i te filmy naprawdę mają szansę być dobre, bo... Ale wiesz, to też jest zawsze problem kina amerykańskiego, bo tam więcej niż reżyser do powiedzenia zawsze będzie miał producent. No i to jest właśnie słabe. Bo ja osobiście uważam, że ten film, on leży głównie z powodu tego chaosu, który dział się wokół niego, zwłaszcza po... Batman v Superman, tak, kazali dokręcić scenę. Tak, po fatalnym przyjęciu tamtego filmu. I tak naprawdę to, co dostaliśmy w kinie, to nie wiadomo, czy to jest wizja Davida Ayera, tak? Czy to jest bardziej wizja już osób, które kazały mu coś tam podokręcać. Tak?
Obawiam się, że tego nie dowiemy, że się tego nie dowiemy. Wspomniałeś przed nagraniem, że chciałbyś zobaczyć tą pierwotną wersję tego filmu. Tak, i chciałbym się dowiedzieć, czy montażyści jeszcze dostaną kiedykolwiek pracę, bo to był po prostu mega popis braku umiejętności montażysty. Tak, ja mam taką małą teorię co do tego filmu w stosunku do na przykład filmów Marvela, ponieważ widziałem bardzo dużo negatywnych opinii o dziurawym scenariuszu. Ja się częściowo zgadzam, bo faktycznie no, dziurawy scenariusz, tam były jakieś głupoty straszne, mielizny, niewytłumaczone rzeczy. Tylko że ja uważam, że takie pierdoły są w każdym filmie tak naprawdę, superbohaterskim, że to jest wręcz wyznacznik kina superbohaterskiego, że scenariusz jest strasznie podziurawiony. No wiesz, nie szalejmy, to nie jest Werner Herzog, żebyś po prostu musiał mieć sztukę w tym kinie, masz ludzi w rajstopach, którzy się tłuką z ludźmi, którzy są rosołem i mają mnóstwo oczu. No, oczu. I no hej, nie szalejmy. No dokładnie tak, tylko właśnie kończąc moją małą teorię, chodzi mi o to, że gdy film jest dobrze zmontowany i wyreżyserowany, jak na przykład Zimowy Żołnierz, to po prostu te dziury fabularne tak nie wpadają w oko czy w ucho. A no tutaj były widoczne i to były dość mocno widoczne, bo ja na przykład do dzisiaj nie wiem, jaki był cel Enchantress, po co ona właściwie zrobiła tą wielką niebieską kulę światła i... Żeby zniszczyć rzeczy niebieskim promieniem. No, aha, dziękuję za wyjaśnienia. Wiesz, po co była Enchantress? Najlepsza scena w filmie to jest pierwsza zamiana w Enchantress, jak ta czarna ręka wychodzi spod spodu i obraca jej rękę. Tak, tak, to naprawdę wyszło fajniej. Koniec. I się spodziewałem, że będzie fajniej. I na przykład była fajnie zanimowana. Podobał mi się kostium Enchantress, dopóki się nie zamieniła w tego, wiesz, jakby po prostu Rita Repulsa na Księżycu po prostu wzięła laskę, ja powiększam cię potworze, tam Power Rangers, skitowcy, i rzuciła, wiesz, tą, nie, ona chyba jakimiś flaszkami rzucała? Nie, nie, ona to rzucała tą taką dziną. A nie Lord Zedd? Lord Zedd strzelał błyskawicami. A, Lord Zedd strzelał błyskawicami. No to wiesz, dostałaby kosmiczną błyskawicą od Lorda Zedda promień z Saturna, Jerunie. I wiesz, i zamieniło ją w jakieś gówno. No, ale ty... Po prostu tak paskudnie wyglądała. Retail Repulse, to ty szanuj, widziałeś zdjęcia z nowego. No, no właśnie, tak, a wracając do Legionu, powiem tak, że film był o tyle źle zrealizowany pod kątem właśnie reżyserii czy też montażu, że nie wiesz, po co są inne postacie w tym filmie. Nie, nie, takie drobnostki, to akurat też, ale do tego później wrócę. Natomiast takie drobnostki, że powiedz mi, czy po wyjściu z kina wiedziałeś, jak się nazywa brat Enchantress? Ale siedziałem na napisach i był jako Incubus. Tak, był na napisach wymieniony jako Incubus i w całym filmie był wymieniony z imienia raz. I to tak cicho, że tego prawdopodobnie nikt nie wyłapał. I inna sprawa, że jakbyście sobie poszukali Incubusa, to się pojawił chyba raz w latach 70. i wciągnął Suicide Squad w pułapkę. Wow. I w sumie to są jego dokonania, owszem. I to jest dla mnie rzecz, która też bardzo jakby zepsuła mi film, powiedzmy. A chodzi o to, że DC ma naprawdę ciekawych tych przeciwników. Jeszcze jak chcesz wpleść magię w to wszystko, dając Enchantress, to mieli naprawdę fajne postacie, żeby tam mogli, wiesz, Feliksa Fausta dupnąć. Mogli, tak jak ci kiedyś wspominałem, Brother Blooda, bo Brother Blood jest postacią, wiadomo, wróg tytanów, ale jest postacią jakby z wielkim potencjałem, chociażby przez to, że miał mnóstwo tych swoich akolitów, więc też byłoby mięso, do którego tam ci mogliby by strzelać, a nie do ludzi z rosołu. Po prostu to jest jak... Najlepszą złą postacią w tym filmie była Amanda Waller. Oj tak. Znaczy ja nie wiem, czy my mówimy spoilerowo? Mówimy spoilerowo, prawda? Sorry. Tak, tak, mówimy spoilerowo. No ta scena, w której rozwala własnych agentów, bo za dużo widzieli, to było takie... Wow. No i to było, o, i wiesz, i to ci pokazywało, do czego ona jest zdolna, jaką jest postacią. I to był... Co trochę, trochę łamała dla mnie scena w trakcie napisów, że ona się srała, że ją dorwą i tak dalej, musiała iść do Batfleka, żeby zrobił operację Argo i ją wyciągnął po prostu.
Tak, ja osobiście pierwszy raz podczas tej sceny poczułem, że ta Amanda Waller to jest ta komiksowa. To jest The Wall. Tak, tak, że to jest The Wall, że to nie jest jakaś kolejna popierdła typu ty nie wiesz jak to wyglądało w Arrow, ale ja niestety wiem, gdzie mieliśmy... No nie, no mieliśmy osobę, która się podawała za Amandę Waller. A była gruba? Nie, nie była gruba. Bez sensu, Amanda Waller musi być gruba. Otyła. Nie mówi się gruba, ty nietolerancyjny. Przepraszam, fat shaming. Sam jestem gruby. Natomiast wracając do filmu. Jak mówimy o popierdółkach, to porozmawiajmy o Harley Quinn. No nie. Dlaczego jej nie było w tym filmie? No nie było, nie było Harley Quinn w tym filmie. No szkoda. Był damski Deadpool. Damski Deadpool, dokładnie tak. To nie była Harley Quinn. No, Margot Robbie bardzo fajnie zagrała psychotyczną laskę. Ale, nie ale dla mnie to nie była to nie była, taka... Nie, to absolutnie nie była Harley Quinn, to była taka walnięta, seksowna laska Jokera i w sumie tyle, bo no, jeżeli czytaliście komiksy z Harley Quinn te sprzed New 52, jeżeli oglądaliście, na pewno oglądaliście Batman Taz z lat 90, legendarny serial animowany, to wiecie, że to nie była Harley Quinn, że to była jakaś uproszczona wersja tej postaci tak maksymalnie, że, ale no tak, tutaj z kolei znowu się zgadzamy ze sobą. Moim zdaniem bardzo fajnie zagrała tą postać. Była no jednym z takich nielicznych... To znaczy no, dostała też ona i Will Smith Deadshot dostali najwięcej czasu na ekranie. Tak, 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 tylko że wiesz, dostali dużo czasu i go fajnie wykorzystali, bo zarówno Deadshot jak i Harley Quinn mnie przekonali, te postacie mnie przekonały i dla nich jak najbardziej fajnie było ten film oglądać. Również El Diablo mi się bardzo podobał. Też uważam, że El Diablo był całkiem spoko. Chociaż... Widziałem tam opinię, że dlaczego on potrafi pisać ogniem w powietrzu. Ja mówię, bo może. W filmie, w którym jest zła czarownica i biegają ludzie z rosołu, ludzie się zastanawiają nad tym, dlaczego ktoś pisze ogniem w powietrzu. Dokładnie. No, jak sobie tą koronę zrobił, to było całkiem tak, to było, w ogóle też jak się zmienił w azteckiego boga na końcu, to było takie, po pierwsze, w pierwszym momencie było, skąd oni to wzięli, ale w drugim momencie było, dobra, to fajnie wygląda, nie, więc nieważne. No, też go Lord Zed z kosmosu. Tak. Ku mojemu zaskoczeniu, chociaż trochę mało czasu antenowego tam miał w tym filmie Jay Courtney jako kapitan Boomerang. Znaczy, że on mógł być naprawdę fajnym kapitanem Boomerangiem, gdyby w tym filmie był. I scena, która definiuje go jako kapitana Boomeranga, to jak... Flag niszczy ten swój telefon do wysadzania im głów i mówi, że mogą iść i on bierze piwo i ucieka. I właściwie mógłby zniknąć z tego filmu w tym momencie, niepotrzebnie później wracał. Tak, tak, właśnie to była taka dziwna scena, bo zabrakło mi uzasadnienia tego, dlaczego on właściwie wrócił. Bo była scena, bierze piwo i wychodzi, kolejna scena, wraca z tym piwem i idzie walczyć dalej. I nie razem z Kataną, która ogólnie w tym filmie albo chodzi, albo stoi. I gada z mieczem. Wejście katany w tym filmie to był moment, w którym zacząłem myśleć, że coś przespałem. Ale tak, no, nie oszukujmy się, katana chyba nie miała aż tak śmiesznego występu jak Slipknot. No tak. Można było, znaczy Slipknot i tak był chyba dłużej niż Gambit w genezie Wolverina. Nie jestem pewien. Za to jestem pewien, że Batman we wszystkich scenach, w których był, miał na pewno więcej czasu antenowego od Slipknota. To było wiadome po Slipknocie. No i tutaj jak zapowiedzieli film i było, że no tutaj mamy tego, mamy Deadshota, Harley Quinn i w ogóle Killer Croca. Którego też w tym filmie nie było. No też nie było. Dwie fajne kwestie, jedna scena walki. No, i mamy Slipknota. Ja mówię, Slipknot. Kto to był, nie? Bo potem sobie tam musiałem sprawdzić dokładnie. Chyba w Identity Crisis chyba podejrzewali go, że powiesił tam żonę Palmera, nie? Mm-hmm. No i później są wszystkie plakaty i na żadnym nie ma Slipknota i jestem ciekawy, komu głowa wybuchnie tak naprawdę. No i to była idiotyczna scena, prawdę mówiąc, ale z drugiej strony
To znaczy Slipknot był potrzebny, żeby pokazać, że nie żartują i że ich nie wkręcali. Tak, a tylko że kiepsko to w filmie wyszło. Natomiast tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ w komiksowym Suicide Squad, w ranie Ostrandera, też jest scena, w którym kapitan Boomerang nakłania Slipknota, żeby sprawdzili, czy ładunki wybuchowe są prawdziwe. Tylko że to były lata 80. Nie były jeszcze, powiedzmy, tak hardkorowe, jak są obecnie, i oni te ładunki wybuchowe mieli w rękach. I po prostu skończyło się to dla Slipknota utratą ręki, a nie głowy. I no, fajny komiksowy smaczek. Na pewno właśnie chcę docenić ten film za komiksowe easter eggi. Było... Bardzo fajny był ten też strój Harley Quinn. Tak, ten klasyczny. Podobał mi się budynek Ostrandera. Fajne było odwołanie do strażników, chociaż kompletnie nie wiem, po co ono było, ale było i fajnie, nawet nie tylko ja to tam wyłapałem. Właśnie, ile osób było w kinie, tak mniej więcej? Sporo. A u mnie nie do końca, ale no, ja to zrzucam na to, że byłem o 14 w kinie. IMAX 22. No ja IMAX, ale 14 i w kinie było, ja wiem, może z 20 osób na sali, więc tak, no ale... Znaczy nie było tyle, ile na Gwiezdnych Wojnach na przykład, no, wiadomo. Ale sporo było, środek był cały zapełniony, trochę miejsc po bokach i dolne rzędy, no bo dolne rzędy w IMAXie, stare, kręgosłup 90 stopni. U mnie to akurat wyglądało to troszkę gorzej, ale tak właśnie chciałem dopytać. No przynajmniej dobre miejsce miałeś. Tak, tak, jak najbardziej. Easter eggi były bardzo fajne, było ich dużo. No, no, zdecydowanie najbardziej mi się podobał właśnie ten z klasycznym strojem Harley. I to też przy okazji możemy przejść do Jokera, prawda? Możemy. Co sądzisz o Jokerze? Nie był zły. Znaczy, nie wiem, po co był w tym filmie. Dobra, wiem, bo to był w tym filmie, bo go oglądałem, nie, bez przesady, ale w sumie jakby go nie było, to by się niewiele zmieniło. Tak naprawdę. Zastanawiają mnie te wszystkie sceny, o których Jared Leto mówił, że kazali je wyciąć. Więc może miał tam tak naprawdę jakąś większą rolę. Tak, generalnie pojawiają się takie newsy na ten temat, że Jokera tak naprawdę w filmie miało być dużo, dużo więcej, ale głównie sceny z nim zostały powycinane. Ciekawi mnie też ta teoria, że w Batman v Superman widzimy strój Robina i tam jest teoria, że on ma rany postrzałowe. I w tych samych miejscach Joker ma blizny. Jeśli by się okazało, że na przykład to nie jest ten Joker, tylko Jason Todd. Tylko tak? Jason Todd. W sumie spoko, bo tego bym się nie spodziewał. Wiadomo, byłby ból dupy, o Jezu, jak to Robin mógł zostać Jokerem, srań w panie, bla 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 bla. Bla, 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 bla. Zobaczymy, jak to będzie. W DC było trzech Jokerów teraz, więc... No, więc to już w ogóle... Ja uważam o Jokerze, że no, po tym filmie trudno go ocenić w jakikolwiek sposób. Ten śmiech mi się trochę nie podobał. Ten Dani... No, takie wymuszone. A jak leżał w nożach i były noże, bronie i ubranka dla dzieci, całkiem okej. Okay. Tak. Ja generalnie uważam, że tak... No, Joker miał w tym filmie, nie wiem, może z 20 minut i trudno po tych 20 minutach go porównywać do Jacka Nicholsona, czy do Heatha Ledgera, czy nie wiem, chociażby Marka Hamilla, ponieważ no, ja wychodząc z kina jestem w stanie powiedzieć, że ten Joker jest psychopatą i w sumie nic poza tym. Znacznie bardziej chciałbym, żeby ten planowany film z Batmanem solowy, z Batfleckiem, żeby był też Jokerem. Zresztą Jared Leto podpisał kontrakt na występy w różnych filmach, więc to by było chyba całkiem spoko opcją. Emperor Joker jakby zrobili. O, w ramach Man of Steel 2? Dokładnie. To było fajne, ale raczej nierealne. Emperor Joker to jest historia komiksowa, w której Joker zyskuje supermoce. I pojawia się w Metropolis, gdzie walczy z Supermanem. Tak bardzo, bardzo skrótowo. Bardzo pobieżnie. Tam bardzo... Mr. Mix też miał swoje udziały. Otóż to. No i byłoby to naprawdę fajne i myślę, że dałoby więcej nam do powiedzenia na temat Jokera, bo po tym filmie, no tak jak mówię, no Jack Nicholson był takim Jokerem, śmieszkiem, gangsterem, tak? Heath Ledger był, powiedziałbym, już raczej Bardzo pasującym do wizji Nolana. Tak, poprawnie, jeśli coś przekręcę, ale to był taki anarchista,
rewolucjonista, który po prostu chciał, żeby świat płonął, tak? A o Jokerze Leto, co możemy powiedzieć, gangster, tak? I to taki psychopata gangster i w sumie tyle. Loco. Jak dla mnie to za mało, żeby go jakoś ocenić. Nie przeszkadzał mi w filmie, nie zachwycił mnie w filmie, ale po prostu wydaje mi się, że... No... Ale nie jestem też jakimś wrogiem jakby kreacji Jared Leto jako Jokera, bo na przykład te tatuaże, ten grill na zębach, który miał, w ogóle mi to nie przeszkadzało. No ja akurat właśnie to co miał na zębach mi się nie podoba, ale generalnie designersko, jeśli chodzi o wygląd tej postaci, no to jak dla mnie po prostu kolejna interpretacja, która jest jak najbardziej akceptowalna. No. Pamiętam jak na Pyrkonie zeszłorocznym, nie tegorocznym, byłem na jakiejś tam prelekcji, zabij mnie, nie pamiętam o czym było, ale to było dzień po pokazaniu pierwszego zdjęcia Jareda Leto jako Jokera. To, no jak to zwykle w takich sytuacjach, przez salę się przetoczył tylko jeden wielki daremne i ja wtedy... Skandal! Ja wtedy tak spojrzałem na to zdjęcie, no... Zobaczymy, co zrobimy. No właśnie, no wygląda jak wygląda, to nie wygląd świadczy o tym, czy ta postać będzie fajna, tak naprawdę. I jeżeli będzie wyglądał z dupy, a będzie miał genialną rolę, no to w czym problem, tak? Legion Samobójców po prostu nie pokazał tego, czy Jared Leto jako Joker jest strzałem w dziesiątkę, czy całkowitą porażką. Po prostu no Leto jest dobrym aktorem, no to trudno zaprzeczyć temu. Widziałem ten film z nim, gdzie grał geja przebierającego się za kobiety, tak? Nie pamiętam tytułu niestety, ale to była bardzo dobra, no to była rewelacyjna jego rola i wiem, że facet potrafi grać, tak jak większość aktorów z tego filmu tak naprawdę potrafi grać, tylko że no nie mieli szans tego pokazać tak naprawdę. Niektórzy z powodu kiepskiego scenariusza, reżyserii, montażu, a niektórzy z powodu tego, że mieli po prostu masakrycznie małą rolę. To jest taki chyba nasz podstawowy zarzut, jeśli chodzi o ten film, że obsada jest zdecydowanie za liczna. Tak, to jest mój główny zarzut, a następnym zarzutem jest to, że ten film jest znowu o tym samym. Tak, tak. Że to tak samo jak oglądasz trailery filmów o superbohaterach i każdy ten trailer jest dokładnie o tym samym. Według jednego schematu po prostu robiony. Przedstawiam, staję się bohaterem, pojawia się zły, kopię mu dupę, przyjdźcie do kina. Koniec. Dokładnie. No w tym filmie mieliśmy nadzieję na coś innego, ponieważ jak to 15 razy zostało w trakcie filmu podkreślone, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, oni są złymi gośćmi. Tylko że no właśnie, czy oni byli złymi gośćmi? Momentami bardzo nie byli. No Deadshot to w pewnym momencie to już w ogóle się stał super bohaterem, takim bardzo pozytywnym. Trochę mnie bawiła scena z Batmanem i Deadshotem. Rozbawiła mnie z tego powodu, że mamy tam scenę, w której Batman stoi za plecami dziewczynki małej i chce lać po mordzie jej ojca. I ja się zastanawiam, czy to jest... Dobrze, że nie miał jakiegoś zlewu tam, żeby na głowie albo roztrzaskać. Albo dzidy, albo cokolwiek. Nie, bo ja się zastanawiam, czy w jakim kierunku oni chcą budować tego Batmana, ponieważ mamy w Batman v Superman Batmana, który sobie normalnie rozwala ludzi i nie przejmuje się tym. Pod koniec mamy taką pseudotransformację i w kierunku Justice League już niby zmierzamy z Batmanem, który ma nie zabijać i być taki bardziej, jakkolwiek to przy Batmanie brzmi, przyjazny, tak? Natomiast dostajemy Legion Samobójców, w którym Batman dusi Harley Quinn po tym, jak dopiero co ją uratował. Mamy scenę, w której Legion trzaska w twarz. Tak, zabawna scena. Mamy scenę, w której chce się lać z Deadshotem, który w tym momencie jest właściwie nie aż takim dużym zagrożeniem, jak mógłby być. No nie podoba mi się to na razie. Batfleck, tak mi się to przyjęło. Ben Affleck jako Batman mi się podoba w sensie takim, że aktorsko... Nadaje się do tej roli. Tak, aktorsko jest spoko, ale to jest trochę tak samo jak z Harley Quinn. Że widzę faceta w przebraniu Batmana, nie jestem w stanie kupić tego, że to jest Batman. Ale to tak tylko szczególik. Krótki występ Flasha raczej na plus. Bo przynajmniej jest Flashem, a nie jest jakimś Lucha Libre, który pojawia się w śnie, w snocepcji, czy jak to ująć.
No tutaj, tak jak powiedzieliśmy na początku, dla mnie Legion Samobójców jest naprawdę dużym krokiem dla uniwersum DC filmowego, no ale to wciąż nie jest rewelacyjny film. Ja wyszedłem z kina mimo wszystko zadowolony. Nie, no dobra, może nie jakoś szczególnie zadowolony, ale nie zawiedziony. Nie jest to film, do którego będę wracał. Zdecydowanie, ale to też jest taki film, że jakbym nie poszedł do kina, tylko obejrzał go później na DVD albo jeszcze później, znacznie później w telewizji, to byś no, nie to żałował. Nic by się nie stało. Tak, nie żałowałbyś tego. Ale też z drugiej strony chyba nie żałujesz, że poszedłeś do kina. Nie, jak najbardziej nie żałuję. Natomiast tak naprawdę. Tak, rozumiem. Ja tak ogólnie też wydaje mi się, teraz pewnie pewnie dużo osób się ze mną teraz nie zgodzi, ale w tym roku nie było tak naprawdę fajnego filmu superbohaterskiego. I w tym, momencie wszyscy fani Deadpoola na mnie krzyczą. No bo mieliśmy jak dotąd Deadpoola, X-Men Apokalipsę, Wojnę Superbohaterów, tak? Batman v Superman i teraz Legion Samobójców. Jak dla mnie żaden z tych filmów nie był wow. No to znaczy dla mnie, jeśli chodzi, mówimy o superbohaterach, prawda? Mhm. Nie o filmach. No tak. No to od Zimowego Żołnierza nic nie jest wow tak naprawdę, bo to był najfajniej nakręcony film akcji z tych filmów superbohaterskich. Deadpool był ok, dobrze się bawiłem na Deadpoolu, o czym rozmawialiśmy. Ale no wiadomo, no, nic nie sprawiło, że chciałem parę razy iść do kina na to. No a teraz takie... Gwiezdne Wojny. Jeszcze dokładając do pieca, ja powiem, i teraz to już pewnie w ogóle nikt się ze mną nie zgodzi, ale z tych wszystkich pięciu filmów, które widziałem, bo... X-Men ci się podobał najbardziej. Nie. Legion mi się podobał najbardziej. To był jedyny film, z którego wyszedłem z kina niezawiedziony. Bo Deadpoolem się mimo wszystko zawiodłem. X-Men Apokalipsa, no nakręciłeś mnie trochę na ten film, poszedłem w końcu na ten film i mi się nie przekonał mnie. Mhm. Wojna Superbohaterów to już w ogóle padaka tam. Gdyby nie był ten Zimo, który też nie był do końca Zimo, to ten film nie miałby dla mnie wielu pozytywów. No a Batman v Superman to tutaj w ogóle no im dalej od tego filmu, tym coraz gorzej o nim myślę i jak sobie to było niesamowite, nie? To jest chyba jedyny film, przy którym mi się zdarzyło, że im dłużej o nim myślałem, tym bardziej mi się nie podobał. Tak, no gdy nagrywaliśmy podcast świeżo po emisji, po obejrzeniu Batman v Superman, no to ja dałem ile? 6 na 10, nie? Teraz bym dał 4 na 10, a za 2 miesiące to w ogóle pewnie będę żałował, że widziałem ten film, ale No cóż, z tych pięciu filmów Legion mi się, może nie podobał najbardziej, tylko jako jedyny mnie nie zawiódł. Mhm. I tym w sumie ja bym zakończył moje opowiadanie o tym filmie. Zobaczcie sami, nie sugerujcie się wszystkim, co w internecie, co my mówimy też, bo tak, to jest tak, to jest od nas opinia po zobaczeniu, no... Dobra, jak będzie tania środa, czy jakieś inne tak, to bilety wtedy, tańsze, wtedy to można. Idźcie, możecie śmiało iść. Myślę, że nie zawiedziecie się tak, jak internet twierdzi, że się zawiedziecie. Tak, też przed nagraniem wspomniałeś, że widziałeś jakąś recenzję, której autor... A tak, autor... że krytycy byli idąc na ten film, byli przygotowani, żeby go nienawidzić. I wydaje mi się, że coś w tym może być. Ja idąc na ten film się spodziewałem fajnego filmu i dostałem przyzwoity, ale nie rewelacyjny film, co mimo wszystko i tak mnie nie zawiodło. Mega głupi, zły przeciwnik jest. Tak, tak, no ale to nie jest tylko w DC, no od czasu nie wiem kogo. No dobra, no w Wojnie Superbohaterów ten Zimo był naprawdę fajny, tylko że nikt się nie spodziewał tego, że on będzie fajny i oczywiście większość osób ma żal, że to nie jest Zimo ze skarpetą różową na głowie. No. Do czego ty się akurat przyłączyłeś, mi to jakoś znowu szczególnie nie przeszkadzało. Głównie z powodu głównie z powodu tego, że mamy kolesia, który nie ma mocy, nie ma szczególnych zdolności, a i tak rozwala Avengers i to było spoko, tak? To czego nie dał rady zrobić Loki, ani Ultron, zrobił koleś z jakiegoś małego kraju. I w sumie to było dla mnie jak najbardziej fajne. Tylko że dużo w tym filmie mi się nie podobało do Civil War w ogóle. Wydaje mi się, że gdyby
gdyby ten film był chociaż w cudzysłowie odrobinę bardziej realistyczny, to cały film by się skończył po 40 minutach i nie byłoby powodu do bitwy. No ale to nie o tym filmie teraz mówimy. Tak króciutko. O Suicide Squadzie w sumie skończyliśmy. Tak, też mówić. Rzucimy oceną. Nie, myślę, że ciężko oceniać, bo później wiesz, z ocenami jest ten problem, że w tej chwili go ocenisz. Za parę miesięcy do tego wrócisz. A później wiesz, wyjdzie film i nagle jakiś film, który będzie super wybitnym dziełem kinematograficznym i musisz wszystkiego oceny obniżać, nie? Tak. Bo tamten bije teraz wszystko na głowę. Znaczy no tak. No, do obejrzenia. Po wyjściu z kina, bez napinki. Po wyjściu z kina na Instagramie DC Maniaka napisałem 7 na 10. Dwa dni później w recenzji dla DC Maniaka napisałem 7 na 10. Dzisiaj się nie podejmę oceny, ale... Ale no, jak dla mnie film spoko. Nie rozumiem tej fali. Było okej. Było spoko. I tym optymistycznym lub też nie akcentem skończymy. Czy czekasz na Doktora Dziwago tak bardzo jak ja? Chcę zobaczyć, no. Szczerze mówiąc, ja jestem zachwycony w zwiastunie sceną, jak mu się zakłada peleryna. Tak. Mi się bardzo podoba. No ja właśnie chciałem powiedzieć, i że... I Mads Mikkelsen, tak, któremu się oczy zapadły. Oba trailery Doktora Strange'a są na razie tak bardzo fajne, że jeżeli ten film będzie kolejnym, z którego wyjdę zawiedziony, to będzie taki płacz. Pewnie usłyszycie. Ale z drugiej strony, no przy takiej konkurencji to ten film ma po prostu 95% szans być najlepszym filmem komiksowym tego roku. Aczkolwiek zobaczymy, kiedy to w ogóle będzie? Październik, listopad? Listopad. No to poczekajcie do listopada, na pewno sobie w którymś kolejnym podcaście opowiemy o tymże filmie. A teraz przejdźmy już do komiksów ponownie. Polska! Polska. Tylko w wrestling jest prawdziwy Łukasz Kowalczuk. Dokładnie. Kolejny komiks Łukasza Kowalczuka w krótkim czasie. Ja bardzo żałuję, że w ostatni piątek musiałem być w pracy, bo bardzo chętnie bym się wybrał do Krakowa na wystawę Łukasza poświęconą właśnie wrestlingowi, który jest prawdziwy. Tak, i to było teraz w piątek. Tak. No to ja tym bardziej nie miałem okazji. No to już popołudniówki zawsze bolą, ale sam komiks, który otrzymaliśmy do zrecenzowania, dziękujemy Łukaszowi oczywiście. Jak najbardziej. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Poczekam, aż wyjdzie papierowo. Na pewno go sobie sprawię. Zastanawiam się, na ile jakby też moją ocenę podbija to, że sam lubię wrestling. Pewnie sporo, tak naprawdę, ale no jak wszyscy wiecie, jeśli nas słuchacie co najmniej chwilę, to oboje bardzo lubimy pracę Łukasza. Tak, są bardzo nietypowe, ale bardzo fajnie się je czyta. Dokładnie, i tylko wrestling jest prawdziwy, który jest taką próbą podjęcia autobiograficznej opowieści przez Łukasza. Jest super. Ja byłem zachwycony. Byłem też zachwycony oprócz tam pięknie zilustrowanych skinheadowskich czasów czy czasów mecz piłki nożnej. Tak, bardzo ładny jest ten kadr. To zobaczyć tych wszystkich klasycznych wrestlerów, których często już z nami nie ma, jak Ultimate Warriora czy świętej pamięci Hot Roda. Tak. Bardzo spoko. No plus Goldberg, który siedzi dzisiaj obok nas. Nie mówi za wiele, ale jest tutaj, uwierzcie nam. Wspiera nas. Tak, no ja też, jak wiesz, a słuchacze pewnie nie wiedzą, w wrestling no nigdy mnie nie ryrał. Twoja siostra lubiła wrestling. Tak, jarałem się wrestlingiem jako dzieciak, moja siostra lubi wrestling do dzisiaj, więc wiem. Siostra Krzyśka byłaby lepszym kumplem niż Krzysiek, to jest nasza stara teoria tutaj. Tak, to bez dwóch zdań. No wiem na pewno, kto to jest John Cena, tak? To chyba trudno nie wiedzieć w dzisiejszych czasach, ale nie jestem fanem wrestlingu, natomiast komiks czytało mi się naprawdę fajnie.
Pomimo tego, że nie kojarzyłem żadnego, oprócz Hulka Hogana, prawie żadnego z tych wrestlerów. Bardzo mi się podobało to, że no nie spodziewałem się, ale to też z własnej winy, bo nie wczytywałem się w opisy fabuły tego komiksu. I po tytule, po okładce spodziewałem się, że to będzie jakieś coś w stylu Wrestle w Reckless. Reckless Wrestlers. No właśnie, o to mi chodziło, tak. Natomiast właśnie okazało się, że to jest taki komiks biograficzny. Łukasz przedstawił siebie jako reptalianina. Jako reptalianina, gdyż ponieważ komiks bez reptalianina nie jest nic wart, jak to samo. Jest to prawda. Komentarze poszczególne Łukasza mi się jak najbardziej podobały. Niektóre sceny, no rysunki, rysunkowo typowy Łukasz Kowalczuk, czyli powtarzamy się kolejny raz, ale to jest cały czas zaleta. To nie jest tak, że... No bo cały czas styl Łukasza jest tak unikalny, że fajnie się na to chce się patrzy, wszystko tak, czytać. Tak, fajnie się na to patrzy i bardzo, bardzo lekko się to czyta, a z drugiej strony też... No... Też nie jest to bardzo obszerny komiks, jeśli chodzi o stronę. Tak, ponownie apelujemy o dłuższą fabułę. Już tak. Dostaliśmy odpowiedź, że będzie w przyszłym roku, więc... Czekamy, tak. Kto to wyda? To wyda Aty wydawnictwo, tak? Tak. Cenowo? Jak to będzie? Nie widziałem jeszcze ceny, szczerze mówiąc. Kurczę. Ile by nie kosztowało? Warto jak najbardziej. I tak do zakupu. Koniecznie trafia. Tak jak mówiliśmy o stronie graficznej, jest spoko, strona fabularna jest tym bardziej spoko, zwłaszcza że macie okazję poznać jakby co ukształtowało, co spowodowało, że Łukasz tworzy takie komiksy, jakie tworzy. Więc tym bardziej warto się zapoznać, plus jeszcze wspieracie polskich twórców, to też jest bardzo ważne, więc śmiało. Śmiało, śmiało, jak najbardziej. I chodźcie na wystawy, tak. jak macie możliwość. Najbliższa to w Łodzi chyba będzie możliwość. Chyba, coś tak? Łukasz wspominał na Facebooku swoim, że Szlam 2 będzie wystawiony? Doczytamy, udostępnimy na naszym Facebooku. Dokładnie. I tym razem postaramy się być. No w Łodzi będziemy, więc... Czyli to będzie podczas festiwalu. Tak. Sorry, no faktycznie zapomniałem, że Łódź jest również miastem. Wybaczcie słuchacze z Łodzi, to fopa. Mówiąc Łódź, miałem na myśli oczywiście Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Tak, i na którym oczywiście będziemy. Wystawę sobie obejrzymy. No warto. Warto wspierać Łukasza Kowalczuka, warto sięgnąć po ten komiks. Znaczy, jeśli jesteście fanami wrestlingu, nie macie wyjścia i tak musicie po to sięgnąć. Jeśli nie jesteście fanami wrestlingu, to może dzięki temu albumowi zrozumiecie, czemu niektórzy są tak bardzo się jarają tą formą rozrywki. Ja bardzo polecam. Świetnie jest zobaczyć wrestlerów narysowanych przez Łukasza. Świetnie jest zobaczyć też małego Łukasza przeżywającego pierwsze objawienie, widząc wolną Amerykankę w telewizji. Kupujcie, preorderujcie wydanie papierowe. Bo warto. Wydaje mi się, że wydawnictwo Aty to raczej nie puści tego w jakimś wielkim nakładzie, więc... To już się pośpieszcie. Tak, tym bardziej, bo to może niedługo zniknąć, bardzo szybko, więc nie zastanawiajcie się. I pamiętajcie, że tylko wrestling jest prawdziwy. Dobrze. Oczywiście. Teraz chcielibyśmy z kolei powrócić do dawno niewidzianego minicyklu w naszym podcaście, w którym sobie omawiamy mniejsze wydawnictwa komiksowe. Okay. Tak, zdziwiłeś się, bo sam zapomniałeś, że coś takiego mamy. Zabieraliśmy się do tego wątku już dłuższy czas. I zawsze ja zawalałem, nie czytając tych komiksów tak naprawdę. No już nie chciałem tego mówić, ale dobrze, niech będzie. Ale teraz przy okazji mogę się wam jakby pochwalić, czy podpowiedzieć, jeśli zainteresuje was to, co będziemy mówić o wydawnictwie Valiant, bo na nim się skupimy i skupimy się na nowym Valiancie tak naprawdę. Tak. O starym Valiancie być może w przyszłości coś jeszcze sobie powiemy. Natomiast jeśli chcecie sobie nadrobić trochę Valianta, jakkolwiek to głupio brzmi, jest ku temu dobra okazja. Istnieje taki portal internetowy, który się nazywa Comic Blitz i to jest też na zasadzie streamingu do czytania komiksów, czyli zakładacie tam profil, on kosztuje $10 miesięcznie, pierwszy miesiąc jest darmowy i jest tam sporo małych wydawnictw. Znaczy małych wydawnictw jest tam Boom i Dynamite, ale
To są małe wydawnictwa. I Valiant, ale sporo tego Valianta jest. Pierwszy miesiąc jest darmowy. Przez ten czas można spokojnie przerobić. Tak, dokładnie. Starego. Znaczy od razu wam powiem, aplikacja jest tylko na urządzenia Apple'a, natomiast w każdej przeglądarce działa normalnie zwykła przeglądarka, ale jest gówniana. Niestety. To był największy problem tego serwisu, że ciężko się to czyta. Natomiast, no wiadomo, $10 to nie są jakieś super duże pieniądze. Nie mówię, że to jest żaden wydatek, bo to w sumie prawie 5 dych, jak liczysz tam spready bankowe, nie wiadomo jak ci potrąci. Ale macie pierwszy miesiąc za darmo, jeśli chcecie trochę cebuli zrobić. Sprawdzić, czy Valiant to jest coś dla was. Jeśli tak, to śmiało. Zainteresować się tym wydawnictwem. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co Valiant wypuszcza. Więc Krzysiek, jako naczelny historyk, tutaj przypomni trochę, czym był Valiant i że kiedyś istniał. Znaczy, no ja tak bardzo po łebkach pójdę, ponieważ też nie znam za dużo starego Valianta. Widziałem tyle, co udało mi się kiedyś wyłapać w Imago, bo tam mieli trochę tego starego Valianta. Natomiast to jest tak, że wydawnictwo powstało w roku naszych urodzin, czyli w 88. Ja jestem z 9 typie. O Jezus Maria. No to w roku moich urodzin, w roku 1988, tutaj mamy grupę osób, która była związana z wydawnictwem Marvel, postanowiła spróbować czegoś nowego. I tutaj między innymi jest Jim Shooter, Steven Masarski, którego tak dokładnie nie znam, ale współpracował blisko z Shooterem w tych czasach, postanowili stworzyć nowe uniwersum superbohaterskie, które będzie po prostu silną konkurencją dla Marvela i DC. No i trochę im to zajęło, bo dopiero po 4 latach coś puścili. Tak, dokładnie, nie? Tak. Dopiero w 1992 Valiant wypuszcza pierwszy taki rzut swoich tytułów i tutaj są to Harbinger, Exo Manowar, Rey, Shadowman, do których później dołączyły kolejne tytuły. I co tu dużo mówić, sukces był. Sukces był duży. Nie tak duży jak startujący w tym samym roku Image, który właściwie zmiótł konkurencję, jeśli chodzi o świeże wydawnictwa. Bo w latach 90. wystartowało, końcówka lat 80., początek lat 90. wystartowało dość dużo wydawnictw. Było jeszcze Malibu, które... O Jezus Maria, o Malibu też można by kiedyś opowiedzieć. W każdym razie Valiant odniósł sukces, nie tak duży jak Image, ale odniósł sukces. I... Raczej chyba największym sukcesem Valianta było to, że... Ściągnęli tytuły z Goldki i one też bardzo dużo im dały. Tak, ale... Goldki, czyli dla niezorientowanych, to jest Turok, to jest Doktor Solar i ten trzeci... Nie pamiętam. Też nie pamiętam. Tylko szczerze mówiąc, Doktora Solara i Turoka kojarzyłem. Tak czy siak, według mnie największą zaletą starego Valianta było to, że stworzyła postaci, które były przyciągały. Historie mogły być na różnym poziomie, co pewnie przełożyło się na jakość sprzedaży, natomiast te postaci w jakiś sposób zostały zapamiętane i nawet jak przeglądacie zdjęcia... Magnus Robot Fighter, ten trzeci. Przypomniałem sobie. To też o tym było, tak? Tak, no tak. Proszę. Natomiast jak przeglądacie cokolwiek związanego tam z superbohaterami, wydaje mi się, że prędzej czy później trafiliście albo na Raya, albo na Bloodshota. Albo na Shadowmana, bo to był swego czasu... Tak, chociaż wydaje mi się, że Shadowman też bardzo jest związany z grom, ale o tym zaraz. Tak, dokładnie. Właśnie chodzi o to, że sukces komiksowy, który był dość duży, przyciągnął w 1994 roku firmę Acclaim, która specjalizowała się w grach komputerowych, ale też chciała spróbować czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty i oni wykupili Valiant. Valiant jeszcze przez jakiś czas publikował komiksy pod swoją nazwą, ale w pewnym momencie logo Valianta zniknęło, pojawił się znaczek Acclaimu, ale to wciąż były postacie z Valiantu, tam chyba nawet była ciągłość fabularna, tylko że Acclaim stopniowo zaczął się wycofywać z wydawania komiksów, oni bardziej poszli w gry komputerowe i dzięki temu mamy właśnie takie gry, mieliśmy takie gry komputerowe jak wspomniany Shadowman i to jest chyba
chyba. Najsłynniejsza gra komputerowa z postaciami. Tak, jeszcze był Turok, Dinosaur Hunter. Chociaż Turok już zawsze jakoś istniał, nie? Shadowman tak, był faktycznie mocno w tym komiksie osadzony. Tak, bo Shadowman to jest właśnie oryginalny wymysł wydawnictwa Valiant, natomiast Turok był wykupiony z innych wydawnictw. No, tak. No. I to już była jakaś rozpoznawalna marka, tak? Oprócz tego były takie gry jeszcze jak Armorings i we współpracy z Marvelem Iron Man and Exo Manowar. To tych gier było dużo więcej, ale te cztery odniosły taki największy sukces. Przy czym Acclaim po latach zaczęło się wycofywać z wydawania komiksów, jak już wspomniałem. Aż w końcu te komiksy kompletnie zniknęły z rynku. A w 2003 ze względu na fatalne decyzje... I jeszcze Acclaim stracił w 2003 bardzo dużo licencji, na których tak naprawdę bazował. Właśnie, i dlatego w 2003 firma upadła kompletnie i trochę czasu zajęło to, żeby fani, bo to tak naprawdę byli fani komiksów, oni odzyskiwali prawa do postaci z Valianta. To się udało w 2005. Ale przygotowania do restartu wydawnictwa trwało jeszcze 7 lat. Dopiero w 2012, czyli stosunkowo niedawno, udało się zorganizować takie wydarzenie jak Summer of Valiant i tym samym dać na rynek 4 tytuły. Na początku były tylko 4 tytuły, ponieważ właśnie Valiant, ale też o tym zaraz powiemy, bardzo mądrze podchodzi do wydawania komiksów. I tutaj jest te pierwsze 4 tytuły, które zostały wydane, to jest Exo Manowar, Harbinger, Bloodshot i Archer and Armstrong. Mm-hmm. Każdy z tych tytułów dostał może nie jakieś gwiazdy komiksowego rynku, ale... Z wyjątkiem Archera i Armstronga. Tak, tak, to jest taki mały wyjątek, chociaż też nie powiedziałbym, żeby Fred Van Lente był jakąś masakrycznie wielką gwiazdą. Nie, oczywiście, że nie jest, ale jeśli chodzi o nagrody dla Valianta, to później jak pojawił się Quantum i Woody, nie? Mhm. Quantum i Woody zebrał, jak były nominacje do Harvey'a, zebrał chyba najwięcej w historii nominacji dla jednego tytułu. Tak, to pisał James Asmus, który... Komu coś mówi to nazwisko, prawda? No, oczywiście mi, ponieważ w Image Comics wypuścił swego czasu bardzo fajną miniserię The End Times of Bran and Ben, której nikt nie zna poza mną, ale gdy został scenarzystą Quantum and Woody, to mi to nazwisko już coś mówiło i wiedziałem, że o, to może być naprawdę fajne. Jeśli chodzi o, wracając jeszcze do tej krótkiej historii wydawnictwa, no te 4 tytuły się przyjęły dość dobrze. Głównie Exo Manowar, który przyciągnął największą ilość czytelników, ale wystarczyło to do tego, żeby wypuszczać kolejne tytuły. 5 był Shadowman. Shadowman był chyba jedyną porażką w historii nowego Valianta, bo chyba też jedynym tytułem, który został skasowany tak naprawdę. No, z czasem zaczęły dochodzić kolejne tytuły i dziś Valiant może nie jest jakiś mega mocny. No ale też dobrze, że się nie rozmienia na drobne, tak. Nie, że wydaje 52 serie, z czego 4 da się czytać. Tak, tak. I to jest właśnie bardzo fajne, bo właśnie tak chciałem wspomnieć o konstrukcji uniwersum. Valiant no, nie ma tych postaci z Goldki, oni mają tylko te oryginalne twory swoje. Ale wspomniałem wcześniej, że wydawnictwo to w swojej nowej odsłonie ma bardzo fajne podejście do publikowania swoich tytułów. Mianowicie oni właśnie nie zażegują tego rynku jakimiś nieskończonymi ilościami serii, miniserii, eventów i crossoverów. Oni się zatrzymują tak w okolicach z reguły 10-12 zeszytów miesięcznie, które tworzą no jedno wspólne zwarte uniwersum. Co prawda są tam tytuły, które się dzieją w przyszłości, w przeszłości, ale to jest jedno uniwersum. Teraz jest chyba jakieś 4001, tak. Generalnie właśnie fajne jest to, że tak duże uniwersum jest jednocześnie tak niewielkie, ponieważ nie ma tych 50 serii, nie trzeba ich śledzić wszystkich na bieżąco, żeby wiedzieć, o co chodzi. Tytuły też nie przeplatają się jakoś szczególnie mocno, chyba że są właśnie jakieś mniejsze eventy. Bardzo mi się podoba to, że te eventy czy też crossovery, one są niewielkie. To nie jest tak, że jest 100 komiksów oznaczonych znaczkiem... Jeszcze tie-inny, nie tie-inny. Tak, oznaczonych znaczkiem Civil War 2. Czy tylko na przykład ten pierwszy, który czytałem od nich, to było Harbinger Wars.
to on się zamknął bodajże w 12 zeszytach. Tak, no i on miał Harbingera, tak? Osobną miniserię Harbinger Wars, mhm. I Bloodshot'a. W Bloodshot'cie, tak, i to było wszystko. Tak, i szczerze mówiąc, ja z Bloodshot'a czytałem tylko Bloodshot Reborn, więc nie znam tej pierwszej serii Bloodshot'a, mhm. Ale dla mnie akurat dużym plusem tego, jak Valiant wydaje komiksy zeszytowe, jest to, że na początku komiksu, jak zacząłem czytać tam Harbinger Wars, i to nie tylko w tym, ale na początku każdego zeszytu masz podsumowanie, co się wydarzyło ostatnio. I czytasz sobie tam 3 akapity tekstu i wiesz wszystkie najważniejsze rzeczy, które działy się wcześniej. Tak, i to jest właśnie bardzo fajne, bo nieraz jest tak, że nie wiem, weźmy przykładowo komiksy Marvela, nie wiem, ze Spider-Manem czy coś, to jeżeli masz takie ostatnio wy, to masz z reguły coś takiego, że Petera Parkera ugryzł pająk i został Spider-Manem, koniec, tak? W komiksach Valianta jest zawsze fajne wprowadzenie do historii. Dzięki czemu czytelnik nie ma wrażenia tego, że nie ma wrażenia tego zagubienia, tak? Jest bardzo fajne to, że jest taki naturalny cykl wydawania komiksu, który oznacza, że oni nie cisną serii na chama, nawet jeżeli dobrze się sprzedaje. To no, przykładowo Harbinger, mój ulubiony do dziś komiks z uniwersum z Valianta, on się zakończył po 25 numerach, ponieważ scenarzysta stwierdził, że powiedział, co miał powiedzieć i tyle. Więc wydawnictwo Valiant stwierdziło, ok, zamykamy serię. Tam po paru miesiącach pojawiła się jakaś kontynuacja, Imperium bodajże się nazywała, z Toyo Haradą. Teraz jest ta seria z Fate, czyli z jedną z postaci... Która się pojawiła w Harbingerze na tak. początku. No. Właśnie bardzo fajne jest to, że nie cisną serii po prostu przymusowo, bo się sprzedają, tylko jeżeli jakiś scenarzysta kończy swój run, nie ma już więcej pomysłów, to spoko, no, postacie idą na moment w odstawkę i za jakiś czas do nich wracają, jeżeli jest na to fajny pomysł. No to jest to, czego mi właśnie brakuje w tych komiksach, powiedzmy z DC i z Marvela, że masz, powiedzmy, wachlarz postaci, który możesz wykorzystać i one sobie po prostu czekają, aż ty je wykorzystasz i masz fajny pomysł, żeby coś napisać. I to jest na przykład widoczne, jak wychodził Bloodshot i zaczął wychodzić Bloodshot Reborn, bo Jeff Lemire miał po prostu własny pomysł na to, jak napisać postać Bloodshota i jest świetnym komiksem Bloodshot Reborn. Mm-hmm. Ja generalnie wspominając już o komiksach, bardziej chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcecie poznać uniwersum Valiant, do czego zachęcamy jak najbardziej, to jest bardzo fajna miniseria The Valiant. To tak. Też Jeff Lemire bodajże tam maczał palce. Tam wszyscy pisali. Tak, tam dużo osób tak pisało i rysowało. W upadku uniwersum Valiant, które było częścią właściwie jednego chyba z 3 eventów, które się działy w tym wydawnictwie, Book of Death, które w ogóle zebrało takie recenzje i któryś tam z portali, podając jakby wyniki sprzedaży, napisał, że to jest najlepiej sprzedający się crossover ostatnich lat i najlepiej przyjęty event, nie crossover, przepraszam. Natomiast The Valiant pisał zarówno Joshua Dysart, Jeff Lemire i cała reszta. Tak, i pomimo tego wyszedł naprawdę fajny komiks. Valiant też mi się bardzo podoba tym, że oni szanują twórców, którzy dla nich pracują i ci twórcy nie mają takiego toporu nad głową pod postacią edytora. Po prostu muszą oczywiście trzymać jakiegoś tam kontinuum, ale jednocześnie mają pozwolenie na dużo. No ty pewnie wspomnisz za niedługo o paru tytułach i pomysłach, które się tam pojawiały. Ale po prostu, no chociażby Ninja Zakonnice z Archer. O tak, to jest Archera, czy te wszystkie sekty z Archera i Armstronga. Dojdziemy tak, do tego. Dojdziemy do tego. Jest faktycznie bardzo dużo pomysłów, na które jest zgoda i to jest bardzo fajne. Valiant także wierzy w te osoby, ponieważ no jakiś czas temu chociażby gruchnęła taka wieść, że podpisali ekskluzywne kontrakty na wyłączność z chyba 20 rysownikami, z czego 3/4 to byli debiutanci. Więc Valiant już w tym momencie pokazał, że wierzy w te osoby i chce je wspierać, tak? Mhm. Valiant nie jest takim wydawnictwem, które przyciąga do siebie mega głośne nazwiska.
Są tam znane nazwiska, owszem, ale nie są to Granty, Morrisony, Warreny, Ellisy. Tylko są... No, Jeff Lemire jest chyba takim największym obecnie nazwiskiem. Joshua Dysart oczywiście też jest w pewien sposób znany. Ja oczywiście trochę zawyżam jakby pozycję Dysarta przez to, że uwielbiam Anon Soldiera, którego on pisał. Mhm. No dobra, jeszcze Milligan, ale w sumie ale Milligan króciutko tam był, tak. No ten James Asmus, Fred Van Lente, czy Robert Venditti jest teraz znanym scenarzystą, ale on się wybił na pracy dla Valianta. Bardzo mocno jest promowany Matt Kind, K-I-N-D-T. On w Dark Horse zrobił Mind MGMT, bardzo... Który jest w Humble Bundle, swoją tak, drogą. Tak, jest. Na pierwszy tom, czy co? Pierwszy tom, warto. Więc generalnie nie znajdzie się tam nazwisk najlepiej sprzedających się komiksów, no Bendisa tam nie ma, tak? Ale, i Millara też, jeszcze. Na szczęście. Natomiast też jeszcze słówko o konstrukcji wydań zbiorczych, ponieważ to też jest taka ciekawostka wyróżniająca Valianta, mianowicie ich wydania zbiorcze zawsze są po cztery numery. Tak, zawsze mają cztery numery, więc są stosunkowo cienkie, tak? Ale z drugiej strony są jednocześnie tańsze, a z drugiej strony częściej wychodzą. Częściej wychodzą, ale też to widać, że oni w tych czterech numerach najczęściej potrafią zamknąć tę historię. Tak. Że nie potrzebują rozciągać tego wszystkiego na sześć numerów, tylko w czterech numerach i jadą dalej. I to jest fajne, bo zawsze najczęściej pomijają ten taki typową środkową część historii pod tytułem rozwleczmy to do niemożliwości, żeby tylko przygotować czytelnika na finał, tak? Tutaj od razu jest początek, rozwinięcie, koniec, nie ma tej mielizny w środku, która bardzo często się pojawia. Wydania zbiorcze najczęściej $10, czasem więcej. Są jeszcze oczywiście bardziej ekskluzywne wydania. Są deluksy i ja mam zamówionego deluksa komiksu, o którym za chwilę będę chciał powiedzieć, czyli Death Defying Dr. Mirage. I on kosztował na polskie jakoś troszkę powyżej 100 chyba. Tylko, że on w sobie ma całą serię pierwszą Death Defying Dr. Mirage, drugą część Second Lives i jeszcze dodatki do tego są. Plus twarda oprawa i większy rozmiar jest. Tak, i to jest bodajże ile? 20 zeszytów? Jakoś tak to wychodziło, tak. Ale patrząc nawet na wydania zbiorcze te HC, Deluxe Archera i Armstronga, to one są po 3 tomy w jednym. I wychodzi się do przodu tak mniej więcej dwie dychy. Więc... Plus jeszcze dodatki, chociaż Valiant w ogóle ma niesamowite podejście do tego, bo cyfrowo jak czytałem tam na Comic Blitz, to było sporo tych plansz, które jest strasznie fajne, że jest coś takiego jak Digital Exclusive. Tak, to jest właśnie spowodowane tym, że oni przy starcie powiedzieli, że ich wersje cyfrowe będą kosztowały tyle co papierowe i oni wiedzą, że to nie jest za fajne, ale z drugiej strony właśnie chcieli dodać coś, co sprawi, że ta wersja cyfrowa będzie taka bardziej i dlatego są te digital ekskluzywy. I najczęściej są to plansze, szkice. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o bardzo fajnych wariantach okładkowych, które się tam zdarzają, ponieważ ci ludzie, którzy pracują dla Valianta, mają naprawdę fajne pomysły. Momentami bardzo mi się podobał miesiąc, w którym wypuszczono warianty 8-bitowe, które były dostosowanymi do komiksu kadrami, można powiedzieć, ze znanych gier. Na przykład Archer and Armstrong to była taka przerobiona scena z Prince of Persia. Quantum and Woody miał z Legend of Zelda, tak, więc... Exo Manowar miał z Metroida, zresztą Exo Manowar w swoim kostiumie wygląda jak Samus w Metroidzie. Więc to jest też bardzo fajne. Pamiętam też miesiąc, w którym były okładki właśnie z komik Book Grades, tak? CGC, które bardzo fajnie też zrealizowano, więc oni tam od czasu do czasu mają naprawdę fajne pomysły. Ja tutaj nie będę się może tak bardzo już w same komiksy wkręcał, ponieważ to zostawiam tobie. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że najbardziej ze wszystkich tytułów, no już to powiedziałem, Harbinger, ta pierwsza seria, ale jeszcze bardzo mi się podobało The Divinity, Divinity. Na razie pierwsza miniseria mi się spodoba, to był taki chyba jedyny tytuł, który odstawał bardzo od uniwersum, ale nie był przez to gorszy.
Natomiast jest dużo fajnych tytułów i tutaj już właśnie chciałbym powiedzieć, żebyś przejął pałeczkę, ponieważ ty większość z nich czytałeś całkiem niedawno. Tak, powiedzmy, że jestem na świeżo z Valiantem. Na razie mam jeden fizycznie tom Valianta. Jest to najnowszy tom Fate. Hollywood and Vine. Co do tutaj, Fate. Tutaj może właśnie powiedzmy, kim jest Fate, bo to jest taka bardzo nietypowa bohaterka. Fate jest bardzo nietypową bohaterką. Z trochę typowym sposobem powstania, ponieważ została osierocona i jej rodzice w spadku zostawili jej mega dużo komiksów. I ona czytała te komiksy i jakby przez to wierzyła, że może będą superbohaterowie istnieć i tak dalej. I to, co jest charakterystyczne dla Fate, to to, że jest osobą grubą, pulchną bądź jakkolwiek. I to, co mnie zachwyca w tym komiksie, i ona potrafi latać, unosić trochę przedmioty swoją wolą, tworzyć wokół siebie pole ochronne. I zawsze marzyła o tym, żeby być superbohaterką i w końcu jest tą superbohaterką. Już nie ma na szczęście tego kretyńskiego kostiumu, który miała na początku w Harbingerze, jak się nazywała Zephyr jeszcze. To, co mnie cieszy w Fate, to jest to, że jest to komiks o superbohaterce, która akurat jest gruba. I nic więcej. Nie ma jakiegoś moralizatorstwa tego, co media teraz próbują robić, żeby pokazywać to, co jest modne, żeby się komuś przypodobać i tak dalej. Twórcy Fate mieli po prostu na nią pomysł, że będą pisać komiks o pulchnej superbohaterce. I tak robią. I ona nie jest lepsza dlatego, że jest gruba, tylko jest lepsza dlatego, że jest dobrą osobą. I to mnie zaskoczyło w tym komiksie, bo trochę się obawiałem właśnie takiego social justice warriors, że tak, że tutaj, że każdy jest piękny. Jasne, że tak jest, ale może komiksy niekoniecznie są sposobem na przedstawianie tego. Bardzo dobrze się przy tym bawiłem, trochę taka waliantowska Miss Marvel, bym powiedział, bo są problemy jakby codzienności szarych ludzi i tak dalej. Fate się ze swoim byłym chłopakiem tutaj jeszcze spotyka parokrotnie, którego możecie poznać bardziej w serii Harbinger. I to też jest ciekawe, że tutaj nie znając, bo Fate przeczytałem jako pierwszy komiks, nie znając wydarzeń z Harbingera jeszcze, niespecjalnie wpłynęło to na mój odbiór tego komiksu. Nie wiem, czy miałeś okazję czytać Fate? Tylko tak, tą pierwszą miniserię miałem okazję. Tylko że ja znałem Harbingera, więc też od razu widząc tą postać wiedziałem, kim on jest i że to jest ten były chłopak, tak, ale faktycznie no, to jest to, co wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli jest nowa seria z jakąś postacią, to chociaż poprzednie wydarzenia wciąż są ważne, to jednak czytelnik nie ma poczucia zagubienia w temacie, tak? Jeżeli coś nie jest wyjaśnione na tej pierwszej stronie, na tym recap page, czy jak to się tam nazywa, to wynika ze sposobu opowiadania historii i to jest właśnie bardzo fajne. Fate poza tym się sprzedała bardzo fajnie, znaczy komiks się sprzedał bardzo fajnie, ponieważ praktycznie od razu zapowiedziano serię ongoing, która już startuje, znaczy już wystartowała. Więc no już jest pierwszy tom właśnie. No właśnie, no to czekam jak najbardziej na kolejne. Natomiast wspomniałeś wcześniej o Defying Dr. Mirage. Oj tak, to jest bardzo też fajny komiks. To jest komiks o kobiecie, która jest medium i potrafi komunikować się z duchami, z wyjątkiem ducha jej męża. I w końcu trafia na jakieś sekty, nie sekty, wiadomo, tam próbują ją porwać ona wkracza jakby do tego drugiego świata, w którym też duchy można znaleźć, żeby skomunikować się z jedną potężną istotą. I okazuje się, że tamten świat szykuje inwazję na nasz świat. I jeśli taki rytuał dojdzie do końca, no to w tym momencie armia tych demonów zaleje nasz świat. I nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym komiksie. W sumie niespecjalnie wiem, co dostałem, ale bawiłem się świetnie. Bo był rodzaj romansu w tym, jest motyw tego męża. Rozmawiania z duchami, bardzo spoko. Narysowany motyw takiej magii, której
Tak dobrze komiksu o magii mi się nie czytało od czasów Justice League Dark, tak naprawdę, typu, jak się DC zrestartowało. Mhm. Bardzo dobrze się bawiłem i nawet ciężko mi to, nie można tego traktować też jako taki stricte magiczny komiks, bo ma się jednak wrażenie, że jest tam trochę takiego Flasha Gordona, trochę Hellboya. Bardzo, bardzo fajna mieszanka, ta druga część Second Lives, też bardzo fajna sprawa i bardzo fajną zmianę wprowadził Valiant, bo w latach 90., gdy wydawali komiksy, istniał oczywiście też doktor Mirage, tylko że był facetem, a tym razem jest to kobieta i zupełnie inaczej jest poprowadzona historia. Warto się z tym zapoznać. Zachwycił mnie ten tytuł, dlatego też mam go zamówionego w tym twardym wydaniu, pierwszą i drugą serię. I na razie tyle wiadomo o tej postaci. Nie ma zapowiedzianej nowej serii. Ale wcale nie jest powiedziane, że w końcu do niej wrócą. No dokładnie. Tak. Jak ktoś będzie miał pomysł, to pewnie doktor Mirage powróci i czekam. A bardzo. Powiedz mi, Ivar Time Walker czytałeś? Początek zacząłem, w ogóle to wyszło w trzech tomach tylko, więc pewnie jest jeden zbiorczy duży. Ivar się łączy właściwie ze swoimi dwoma braćmi, którzy są bardzo ważni dla Valianta. W uniwersum Valianta jest trzech nieśmiertelnych. I jednym z nich jest Ivar, który jest podróżnikiem w czasie. Najstarszym? Nie, środkowym bratem. Jest Armstrong, którego poznajemy w serii Archer i Armstrong, a najmłodszym bratem jest Eternal Warrior. Tak. I Ivar podróżuje w czasie i jest mocno zakręcona ta seria. Trzeba się naprawdę skupić czasem, żeby wiedzieć, w którym momencie jesteś i co się stało, albo co się nie stało. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że to jest świetny komiks dla fanów Doktora Who. Po prostu sam początek tego komiksu, on już bardzo mocno przypomina sceny z tego serialu, a dalej jest tylko ciekawiej. I to jest właśnie też taki komiks, po którym się właściwie niczego nie spodziewałem, a okazało się, że dostałem kolejny zakręcony, bardzo fajny. Ja tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale powiem, że super hero, ponieważ mimo wszystko to wciąż jest, Valiant to wciąż jest przede wszystkim uniwersum superbohaterskie. Nie, jak najbardziej. Ale masakrycznie zróżnicowane. Mhm. To nie jest tak, że mamy gości w portkach z różnymi mocami, tylko mamy właśnie, mamy takich podróżników w czasie, mamy wojowników, mamy kosmitów, mamy dzieciaków. Harbinger mi z kolei bardzo przypominało początkowo X-Men, ale tak z czasem też właśnie skręciło w zupełnie innym kierunku. Mhm. Widok Exo Manowara może na pierwszy rzut oka przypominać trochę Iron Mana, ale to w ogóle nie ma nic w ogóle. Z Exo Manowarem było tak, że widziałem gościa w kosmicznej zbroi, który strzelał promieniami z rąk i myślałem sobie, a będzie jakiś taki właśnie Iron Man, coś takiego, i zaczynam czytać tą serię i zaczyna się od ataku, od wojny Wizygotów z Rzymianami, po czym Wizygoci zostają porwani przez kosmitów. Przez kosmitów i jeden z nich dostaje zaszczyt założenia, znaczy no niespecjalnie mu pozwolili, tylko sam sobie wziął założenia takiej mitycznej zbroi, która zamienia go właśnie w tego Exo Manowara, po czym wraca na Ziemię, ale minęło 16 stuleci i on leci na Rzym, żeby zabić Rzymia tak naprawdę. Aż Rzym jest miastem nagle, tak. Nie? Więc też się tego nie spodziewałem, myślałem, wow, ale w ogóle pomysł na napisanie czegoś takiego. No ale też świadczy o tym, tak jak mówiłeś, jak są Manowar ma obecnie 11 wydań zbiorczych. Tak, i to jest chyba jedyny tytuł, który, znaczy chyba na pewno to jest jedyny tytuł, który doszedł do 50 numerów, bo cały czas Venditti miał na to jakiś pomysł, ale właśnie 50 numer jest ostatni. Jest to Unity, czyli te tacy powiedzmy Valiantowi Avengers, tak? Które też się zakończyło na 25 numerze, przy czym mamy 6 historii po 4 zeszyty i ten 25 numer, który w ogóle powinien dla mnie, moim zdaniem powinien dostać Eisnera i nie wiem dlaczego nie dostał, jako najlepsza publikacja humorystyczna, no był bardzo zaskakujący, właśnie zrobili z tego taki bardzo humorystyczny one shot, który był moim zdaniem genialny.
W 6 tomach jest zebrane Unity, gdybyście mieli ochotę poczytać, więc dwa duże tomy. Ten specjalny zeszyt pewnie jest w ostatnim, 6. Jedyna taka wpadka warianta to jest moim zdaniem ten Shadowman. Mhm. Pierwsze dwa tomy, kurczę, ja nie pamiętam nawet kto to pisał tak naprawdę, bo ten komiks był tak nudny i daremny. Dopiero od 9 numeru przyszedł Milligan, dano mu 4 numery i skasowano komiks. Później miała się pojawić kontynuacja pod postacią cyklu miniserii i była jedna miniseria i tyle było Shadowmana przez parę lat. To jest jedyna wpadka tak naprawdę tego uniwersum, więc jeżeli będziecie sobie przeglądać ofertę, to Shadowmana zdecydowanie nie. A oprócz tego tak naprawdę... Wszystko warto. Tak, tak, tylko to... Tylko nie zaczynajcie od Harbinger Wars, nie zaczynajcie od Księgi Śmierci. Tak, i od 4001. I od 4001. To chyba jeszcze zbiorczo nie wyszło. No właśnie, jeśli o to chodzi, naprawdę możecie sięgnąć po pierwszy tom dowolnej serii. I śmiało w Bloodshot Reborn Jeffa Lemira. Tak, właśnie to jest o tyle fajne, nawet możecie zacząć od Reborn, a później sobie dopiero wracać do tej poprzedniej serii i nic wielkiego się nie stanie tak naprawdę. Dokładnie, bo jest prowadzona całkowicie osobno. Bloodshot jest postacią, która miała wszczepione... I jak się nazywają te osoby ze specjalnymi mocami w waliancie? Psioci, prawda? Tak. I Bloodshot jest określany jako zabójca psiotów i on został stworzony przez taki program, który się nazywał Project Rising Spirit. Zostały wszczepione w niego różnego rodzaju nanoboty i tylko on to przeżył. Nie sugerujemy Wolverina wcale i Weapon X. Ma wielkie czerwone kółko na klacie. I jest cały biały i ma czerwone oczy. Tak, i ten komiks oprócz tego, że chodzi i rozpierdziela, tak niczym... W Rybornie w ogóle on nie jest już Bloodshotem, tak, tak. Tylko jakby Bloodshoci zaczynają się pojawiać i on uznaje, że tylko on był w stanie opanować te nanoboty i dla dobra świata musi je wchłonąć z powrotem, żeby ci ludzie nie wpadali w szał zabijania i nie wybijali wszystkiego. I świetnie napisane, Jeff Lemire, wiadomo, klasa sama w sobie. Warto sprawdzić. Natomiast ta poprzednia seria, którą pisał Swierczyński, tam później do niego dołączył Joshua Dysart przez moment, to z kolei była seria, w której on był na usługach tego Rising Spirit, ale... Już tam walczył ze sobą, nie? Tak, właśnie chodzi o to, że to nie była tylko taka rozpierducha, że chodził i strzelał. Tylko jednocześnie mamy momenty, w których on walczy ze sobą i stopniowo traci swoje społeczeństwo, Jezus, swoje człowieczeństwo, tak? Że te nanity przejmują nad nim coraz większą kontrolę. I to też było dla mnie takie zaskoczenie, bo początkowo ten tytuł mi się nie podobał, ale w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, dam drugą szansę i okazało się, że to była naprawdę też kolejna bardzo fajna seria. I Bloodshot ma dostać film w przyszłym roku. No wątpię, szczerze mówiąc. Mają kontrakt. No, na ten, ale skoro to... jeszcze nic się kompletnie nie dzieje wokół tego filmu, to ciężko się spodziewać. Co jeszcze można powiedzieć o wydawnictwie Valiant? Taki mały minusik. Przez pierwsze 3-4 lata oni nie mieli jakiejś wyrazistej postaci kobiecej. Fate dopiero teraz się tak fajnie wybiła. No i Dr. Mirage. Dr. Mirage i jeszcze tam próbowali tą taką... Ona była tak mało charyzmatyczna, że ja nawet nie jestem teraz w stanie powiedzieć, jak ona się nazywa. No, tak naprawdę... O Livewire ci chodzi? Czy... Tak, tak, chyba tak. No, że przez pierwsze 3 lata tak naprawdę do tego 2015 Valiant nie potrafił wypuścić żadnego tytułu z postacią kobiecą, taką naprawdę fajną, wyrazistą. To się w końcu udało, na szczęście. I co jeszcze... No w sumie nie ma. Jest jeszcze coś do zarzucenia wydawnictwu, mianowicie zeszytówki wydają fatalnie. To są zeszytówki za $4, które przypominają... No są identyczne jak wydania Marvela i DC, które jak słuchacie nasz podcast, to wiecie, że nam się nie podobają te wydania, zwłaszcza w tej cenie, więc to jest wydania zbiorcze jak najbardziej spoko, wydania zeszytowe. O wydaniu w twardej oprawie na pewno usłyszycie, jak je dostanę na jesień, bo wtedy jest jego premiera. Natomiast chciałem jeszcze w przypadku Valianta powiedzieć, że Valiant ma dwie serie, które są dla mnie bardzo ważne. Jest to Archer i Armstrong oraz Quantum i Woody.
Dlatego, że jak prawdopodobnie wiecie, bardzo lubię serie, które są humorystyczne. I Archer i Armstrong, gdzie jedna osoba to jest dzieciak szkolony przez małżeństwo kongresmenów na chrześcijańskiego zabójcę, który jest szkolony przez całe swoje 17-letnie życie tak naprawdę, żeby zabić Armstronga, którego oni uważają za wcielenie diabła. No a natomiast kiedy już ma zabić Armstronga, to zaczynają się kumplować w sumie i Armstrong mu tłumaczy, że nie do końca jest tak, jak on myślał, że będzie. I przez całą tą serię walczą z różnymi sektami. I te sekty są cudowne. Jest sekta, która się nazywa 1%. Jest to sekta ludzi chcących przejąć władzę nad Wall Street. I noszą takie złote maski krów, świń i tak dalej. Cudowne są te sekty. Jest sekta palaczy haszu. Jest sekta, która się nazywa, jak oni się nazywali, gnomy Curychu. Są najlepsi. Są te siostry wiecznej ciemności, które się chowały pod Watykanem, tak naprawdę. Cudowna jest ta seria i mega zabawna. I jest też Quantum i Woody, który... No, trudno to opisać. Trudno opisać, o czym jest, bo jest o dwóch braciach. Jeden jest biały, drugi jest czarny. Ten biały był adoptowany. Ich ojciec ginie, spotykają się po latach. Dostają supermoce właściwie przez przypadek, po tym też jak demolują pogrzeb swojego ojca i jakiś znajdujący się obok, bo wpadają z trumną do środka i wysadzają laboratorium, w którym pracował i ich ojciec. I no jest przezabawne. Mnie strasznie rozbawiło, jak Woody ubrał swojego brata w kostium, który był w starym waliancie, taki bardzo spawnowy, nie? Mhm. Biało-niebieski, peleryna wielka, jakieś ładownice na pasie, nie ładownice. I Quantum właśnie wpada przez okno i mówi, że nazywa się Quantum i tak dalej. Po czym otwierają się drzwi, wchodzi Woody w garniturze i w niebieskich okularach i mówi, a jestem Woody. Jej, stary, miałeś kostium założyć. No, ale jechałem, widzą, stary, wyglądam jak debile. I ujmujące to jest. Później dostają kozę, która jest mniej więcej tak hardkorowa jak Pojo w Czu. Więc jeśli chcecie... Ta koza dostała własny one shot. No. Tak, tak, tak. Bo o ile w czasach właśnie Księgi Śmierci był one shot dla krwawiącego mnicha, który jest w serii Harbinger, tak, był też one shot dla kozy, która jest bardzo ważną postacią, bo Ivar, który jest podróżnikiem w czasie, się jej boi. No, więc jeśli chcecie, żebyśmy powiedzieli coś więcej o Valiancie, o pozostałych seriach, na które na pewno warto zwrócić uwagę, to... Musimy się jeszcze doszkolić. Musimy się doszkolić, ale dajcie znać w komentarzach po prostu, czy was by to interesowało. A przede wszystkim dajcie też sami szansę Valiantowi. Dokładnie, bo jeżeli warto. Szukacie troszeczkę innego superhero, który nie jest tak rozbudowany i wyeksploatowany często. Jak Marvel czy DC, nie wstrząsają nim fale eventów, crossoverów i nie wiadomo jeszcze czego, to po prostu sięgnijcie pod dowolny tytuł tak naprawdę. Sprawdźcie sobie szybko opisy, ponieważ... No i sprawdźcie na tym Comic Blitz, bo tak naprawdę przez miesiąc nic nie płacicie, a macie bardzo dużo tytułów. Nie jest to aktualne tam, to nie jest tak jak Comixology, chociaż Unlimited też nie jest aktualny. No nie. No, ale no, macie mega dużo czytania i przez miesiąc myślę, że spokojnie dacie radę. Więc od nas o Valiancie bardzo polecamy, bo jest to małe wydawnictwo, może tak naprawdę, znaczy małe wydawnictwo. No. Nie ma tak dużo tytułów, bo chyba 20 tytułów łącznie jest. Tak, tak. I tak jak wspomniałem, 10 do 12 miesięcznie, więc... I jeszcze wznawiają teraz stare Valianty, bo na przykład wyszedł Archer i Armstrong, wszystkie stare zeszyty w jednym tomie. Tak, Quantum and Woody było wznawiane bardzo konsekwentnie. Quantum i Woody ma też dwie serie, tak jak rozmawialiśmy. Jedna jest pisana współcześnie i pojawiła się najpierw, a później powstała inna seria z Quantumem i Woodym, którą piszą oryginalni twórcy tej postaci. Tak, i to nawet jest taki wyjątek, bo to nie jest w uniwersum, to jest historia z tymi postaciami ze starego uniwersum, tylko jakaś tam kolejna historia, ale też bardzo fajna. Dokładnie, więc ja od siebie bardzo polecam. No ja od siebie tym bo bardziej. Jest to taki powiew świeżości w tym mocno wyeksploatowanym świadku superhero. O, też to. I na koniec co, Krzysiek ma jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Tak, to jest rzecz, która no,
bardzo mnie zdziwiła. Jakiś czas temu jeden z naszych słuchaczy, który poprosił o to, żeby nie podawać jego imienia i nazwiska, więc tego nie podamy. Więc tego nie zrobimy. Powiedział, że zdublował mu się pewien komiks i chciałby go nam dać, żebyśmy my z nim zrobili coś dalej. Tutaj bardzo szybko chciałbym powiedzieć, że no, zasugerowaliśmy na początku, żeby nie wiem, tam do biblioteki oddał albo coś, ten deseń nie konsekwentnie chciał, żebyśmy my go wzięli. Ale może nie powiemy wam, jaki to tytuł, zrobimy konkurs, wygracie komiks w ciemno. Nie, to by było... Tak? No dobra. Dobra. No więc nie powiem. Najwyżej wam się zdubluje, to odeślijcie. Dokładnie, nie powiemy, co to jest, więc takie szybkie zadanie komiksowe. Nie wiem, masz jakiś pomysł na szybciutko? Nie masz pomysłu? Nie mam, zaskoczyłeś mnie, że miałem coś na poczekaniu wymyślić. Nie, dobra, nie będziemy robić konkursu. Zrobimy po prostu takiego małe rozdawnictwo, skoro my dostaliśmy ten komiks tak o właściwie za to, że sobie gadamy, więc po prostu dla was będzie takie zadanie polegające na napisaniu maila do nas, że jesteście zainteresowani otrzymaniem komiksu Asyl Arkham z DC Deluxe, bo właśnie o tym komiksie mowa. I więc... powiedzcie, kto z nami dzisiaj siedział na kanapie, a się nie odzywał. O, i to jest właśnie, tak, to jest dobre zadanie komiksowe. Więc... Bardzo komiksowe. Tak, więc w mailu wypiszcie swoje imię, nazwisko i kto obok nas na kanapie siedział i to będzie wasze zadanie. Skontaktujemy się tak, z pierwszą osobą, która odpowie poprawnie i dostanie od nas ten wspaniały komiks, za który jeszcze raz dziękujemy naszemu słuchaczowi. Tak, i na dziś to już będzie wszystko. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Czołem, cześć. Cześć.